Cześć, tu Damian Lewczuk Akademia CutCam.pl i w tym filmie pokażę Ci jak utworzyć taką część w programie Blender z użyciem dodatku CAD Sketcher. To jak pobrać i zainstalować ten dodatek, pokazywałem w jednym z poprzednich filmów, tam też było takie krótkie wprowadzenie do tej serii filmów i teraz przejdziemy do utworzenia takiej prostej części i do omówienia takich podstawowych zagadnień. Dla mnie też to jest nowość, więc krok po kroku powoli przeanalizujemy tworzenie takiej części. Utworzę nowy plik. Okay. Tutaj jeszcze zmieniłem motyw blendera na jasny. Aby to zrobić przejdź do menu Edit, Preferences i tutaj wybierz Blender Light. Oczywiście jeżeli wolisz pracować na motywie ciemnym to możesz zostawić motyw ciemny. Ten motyw wydaje mi się bardziej czytelny, i geometrie, które będę tworzył, mogą być po prostu lepiej widoczne na nagraniu. Tutaj, jak widzisz, mamy taką kostkę, ona jest tworzona domyślnie. Możemy tę kostkę usunąć. Klikamy lewym przyciskiem myszy i wciskamy delete, i po usunięciu takiej kostki, możemy zapisać te ustawienia jako ustawienia domyślne, żeby nowy projekt nie rozpoczynał się z tą kostką. Jednak na tym etapie nauki ta kostka w niczym nie przeszkadza. usunięcie tej kostki trwa dosłownie chwilę, więc na razie to zostawię tak jak jest. Podobnie mamy tutaj takie elementy i te elementy też możemy usunąć lub po prostu możemy wyłączyć widoczność tych elementów. Na razie one nie są do niczego potrzebne, więc na razie wyłączę widoczność tych elementów. i teraz przejdziemy do dodatku sketcher i utworzymy pierwszy szkic. Wybierz tutaj zakładkę sketcher. Jeżeli ten panel jest niewidoczny, to trzeba w tym miejscu ten panel rozwinąć. Pokazywanie i ukrywanie tego panelu robimy wciskając klawisz N na klawiaturze. OK, i tutaj mamy panel Sketcher. I aby rozpocząć tworzenie szkicu, klikamy ten przycisk, i następnie wybieramy płaszczyznę szkicu. Jeżeli podobnie tak jak ja pracowałeś w systemach CAD 3D, to ten widok powinien być dobrze znany. Mamy tutaj podstawowe płaszczyzny układów współrzędnych, płaszczyzna XY, XZ i YZ. Tutaj mamy wyświetlanie układów współrzędnych i orientację osi i na tej podstawie właśnie możemy ocenić, która płaszczyzna jest która, ale też mówią o tym kolory osi. Oś X jest oznaczona kolorem czerwonym, oś Y jest oznaczona kolorem zielonym. Oznaczenie osi układów współrzędnych w tego typu programach bardzo często jest powiązane z przestrzenią barw RGB, czyli red, green, blue i kolejno kolor czerwony, czyli red określa oś X, kolor zielony, green określa oś Y i kolor niebieski, blue określa oś Z teraz, żeby wybrać płaszczyznę XY, po prostu klikamy na tę płaszczyznę. Klikamy lewym przyciskiem myszy i ta płaszczyzna jest już wybrana i tutaj pierwsza rzecz, która działa trochę inaczej niż w systemach CAD, w których do tej pory pracowałem, to to, że wybrałem płaszczyznę, ale widok pozostał taki jaki był. Nie zostało to obrócone w taki sposób, żeby patrzeć na płaszczyznę szkicu od góry. Jednak w łatwy sposób możemy to zrobić. Wystarczy, że klikniemy w tym miejscu na oś Z. I teraz widok został ustawiony w taki sposób, że patrzymy na tę płaszczyznę od góry. I OK, mamy widok od góry, mamy oś X, mamy oś Y. I teraz utworzymy prostokąt. I tutaj mamy polecenia rysowania geometrii. I jak widzisz, przy niektórych poleceniach jest taka strzałeczka. I teraz, jak na przykład wybiorę linię, to. Domyślnie bym się spodziewał tego, że tutaj zostanie rozwinięte menu i będę mógł wybrać polecenia, które są dostępne w poleceniu linia. Jednak tutaj działa to tak, że trzeba wcisnąć lewy przycisk myszy i przytrzymać i pojawia się menu, w którym możemy wybrać polecenia. Tutaj akurat jest linia 2D, linia 3D, więc będziemy i tak korzystali z linii 2D i to polecenie, linia 2D, jest. Domyślnym poleceniem rysowania linii, jednak najpierw wybierzemy rysowanie prostokąta. Jednak zanim do tego przejdziemy, to jeszcze jedna rzecz. Kliknąłem na polecenie linia i to polecenie jest aktywne. I teraz mogę po prostu rysować linię. Wskazuję kolejne punkty, i są tworzone kolejne elementy tej linii. Aby to zakończyć, klikam prawym przyciskiem myszy i aby odwołać polecenie, też klikamy prawym przyciskiem myszy. Możemy też po prostu wybrać to polecenie z tych ikonek. OK, ta linia nie jest mi do niczego potrzebna. Zaznaczamy tę linię i wciskamy Delete, aby usunąć tę linię. I teraz wybieramy rysowanie prostokąta i rysujemy prostokąt określając położenie dwóch wierzchołków prostokąta. Polecenie rysowania prostokąta jest nadal aktywne. Od razu klikamy prawym przyciskiem myszy, aby to polecenie odwołać, tak żeby przypadkiem nie utworzyć kolejnego prostokąta. I teraz dodamy wymiary tego prostokąta. Aby dodać wymiary, musimy tutaj rozwinąć zakładkę Tools. I wybieramy polecenie Distance i wskazujemy geometrię, do której chcemy dodać wymiar. Tutaj, jak widzisz, został po prostu wpisany wymiar tej geometrii, i teraz, żeby zmienić ten wymiar, nie klikamy na wymiarze, tylko klikamy na linii tego wymiaru. Raz klikamy lewym przyciskiem myszy na tę linię, i tutaj określamy wartość tego wymiaru. Wpisz tutaj na przykład 100 mm. OK. I jeżeli chodzi o przybliżanie i oddalanie, robimy to. Obracając rolką myszki. Kręcąc rolką przybliżamy i oddalamy widok. OK, teraz dodajmy ten wymiar, wybieramy Distance, wskazujemy tę linię i tutaj, tak jak w tym przypadku, też klikamy na tę linię i zmieniamy wartość wymiaru na 70 mm. Jeszcze raz. Klikamy na linię, klikamy w tym miejscu. I tutaj wpisujemy wartość wymiaru i klikamy enter. Jeżeli chodzi o położenie wymiaru, to po prostu chwytamy za linię wymiaru i przesuwamy ten wymiar, a jeżeli chciałbyś wygasić widoczność wymiaru, to możesz to zrobić poprzez kliknięcie na wymiar i tutaj odznacz to pole i wymiar tej geometrii pozostanie taki jaki ustaliliśmy, ale po prostu wyświetlanie tego wymiaru będzie niewidoczne i to też możemy zobaczyć tutaj w zakładce constraints i mamy tutaj właśnie wiązania wymiarów i możemy włączać i wyłączać widoczność tych wymiarów. Ja wyłączę teraz widoczność tych wymiarów, żeby nie przesłaniały widoku i teraz jeszcze jeżeli chodzi o nawigację, to jeżeli wciśniesz rolkę myszki i ruszysz myszką, to obrócisz widok, żeby powrócić do widoku od góry, klikamy na Literę Z w układzie współrzędnych. Jeżeli chciałbyś przesunąć widok, to wciskamy Shift i Rolkę myszki i przesuwamy myszką, lub możesz też kliknąć lewym przyciskiem myszy na ikonkę tej łapki i też możemy przesuwać. I OK. W kolejnym kroku chciałbym umieścić ten prostokąt symetrycznie względem osi X i względem osi Y, czyli symetrycznie względem początku układów współrzędnych. Tutaj Mam wiązania, jednak wśród tych wiązań nie widzę wiązania symetrii. Mamy wiązanie Midpoint, które może nam to ułatwić, jednak trzeba do tego podejść trochę inaczej niż w systemach CAD. Przynajmniej ja do tego muszę podejść trochę inaczej niż w systemach CAD, z którymi miałem do czynienia, ponieważ w tym przypadku nie możemy na przykład dodać wiązania pomiędzy tymi punktami a punktem początku układów współrzędnych, ponieważ to nie zadziała. Potrzebujemy tutaj geometrii pomocniczej i taką geometrią pomocniczą będzie linia. Wybierz rysowanie linii i teraz narysujemy linię od tego punktu do tego punktu i zwróć uwagę na to, mam wybrane polecenie linia i jak najadę w pobliże tego punktu, to ten punkt zostanie podświetlony i teraz jak kliknę w tym miejscu, to początek linii zostanie powiązany z tym punktem. Następnie jak najadę w pobliże tego punktu, i kliknę lewym przyciskiem myszy. To koniec tej linii zostanie powiązany z tym punktem, i automatycznie rysowanie linii zostanie zakończone. I teraz, jak mam utworzoną tę linię, to mogę skorzystać z związania Midpoint, ale najpierw odwołam polecenie rysowania linii. Wybieram teraz związanie Midpoint, wskazuję punkt, wskazuję linię, i środek tej linii został powiązany z tym punktem. I teraz prostokąt został umieszczony symetrycznie względem początku układów współrzędnych. I w tym momencie ta linia jest linią szkicu i będzie brała udział w dalszym etapie tworzenia bryły 3D. I podobnie jak w systemach CAD 3D, jeżeli nie chciałbym, aby ta linia była uwzględniona w kolejnych etapach projektowania, tylko żeby to była geometria pomocnicza szkicu. To tę linię należy zmienić na geometrię konstrukcyjną. Aby to zrobić, klikamy prawym przyciskiem myszy na tę linię i tutaj zaznaczamy Construction. I teraz ta linia zmieniła się na linię przerywaną i jest to geometria pomocnicza, i nie będzie ona brała udziału w tworzeniu bryły 3D, tylko po prostu będzie geometrią pomocniczą szkicu. Jeżeli wiesz, że trzeba będzie utworzyć kilka geometrii pomocniczych, to możemy po prostu włączyć tryb. Rysowania geometrii konstrukcyjnych i od teraz geometrie, które utworzymy, będą geometriami konstrukcyjnymi, czyli takimi geometriami pomocniczymi. I wybierz teraz rysowanie prostokąta i narysuj prostokąt mniej więcej w taki sposób. Następnie wybierz rysowanie linii i narysuj linię od tego punktu prostokąta do tego punktu prostokąta. Klikamy prawym, aby odwołać rysowanie linii. I teraz, podobnie jak w przypadku tego większego prostokąta, chciałbym, aby ten prostokąt był umieszczony symetrycznie względem osi układów współrzędnych, czyli wybieramy wiązanie midpoint, wskazujemy punkt początku układów współrzędnych i wskazujemy tę linię. Dodajmy teraz wymiary. Jeżeli chodzi o dodawanie wymiarów, to najpierw możemy wybrać polecenie distance lub po prostu możemy wskazać geometrię i następnie wybrać polecenie distance. Tutaj został dodany wymiar. Dodajmy od razu wymiar tej linii. OK, i teraz wprowadźmy zmiany tych wymiarów. Klikamy na tę linię, i tutaj wpisujemy 70 mm. OK, następnie klikamy na tę linię, i tutaj wpisujemy 40 mm. Wyłączę od razu widoczność wymiarów. I przejdziemy do utworzenia kolejnych geometrii, tylko tym razem będą to już geometrie szkicu, więc wyłączam tryb rysowania geometrii konstrukcyjnych i utworzymy cztery okręgi w narożach tego prostokąta. Jeżeli chodzi o rysowanie okręgów, to wybieramy polecenie okrąg i teraz, aby automatycznie powiązać środek okręgu z tym punktem, to najeżdżamy kursorem w pobliżu tego punktu. Jak ten punkt jest podświetlony, to klikamy lewym przyciskiem myszy. I następnie drugi raz klikamy lewym przyciskiem myszy, aby określić drugi punkt okręgu. I w ten sposób rysujemy cztery okręgi. Zaznaczamy naroże prostokąta i rysujemy okrąg. OK. Klikam prawym, aby odwołać rysowanie okręgu. I dodajmy wymiar średnicy jednego z okręgów. Klikamy tutaj polecenie diameter i zaznaczamy okrąg. I średnica okręgu została dodana. Zmieńmy tę średnicę. Klikamy na tę strzałkę. Klikamy w tym miejscu i jako średnica okręgu wpisujemy 9 mm i klikamy Enter. I teraz chciałbym, aby pozostałe okręgi również miały średnicę 9 mm, i moglibyśmy to zwymiarować, ale możemy też użyć wiązania równości i możemy właśnie za pomocą tego wiązania powiązać. Pozostałe okręgi z tym okręgiem, i to co bym zrobił w innym systemie CAD 3D, to po prostu bym zaznaczył cztery te okręgi. Jeżeli chodzi o zaznaczanie geometrii, to robimy to z wciśniętym klawiszem Shift. I jak już mamy zaznaczone te cztery okręgi, to wybrałbym wiązanie równości. Jednak tutaj, jak możesz zauważyć, mamy symbole wiązań i wiązanie równości zostało zastosowane tylko do jednego okręgu. Działa to tak, że. Wskazujemy wiązanie równości, wskazujemy pierwszy okrąg i wskazujemy drugi okrąg, i tylko dwie geometrie są ze sobą powiązane. W tym przypadku nie udało mi się powiązać kilku geometrii za pomocą jednego wiązania, tylko trzeba to zrobić krok po kroku. W tym przypadku zaznaczam te dwie geometrie, wybieram wiązanie równości i też tutaj wiązanie równości zostało zastosowane i teraz jak zmienię średnicę tego okręgu na przykład na 15 mm to średnice pozostałych okręgów również zostaną zmienione. Wrócę tutaj do wartości 9 mm i teraz aby na podstawie tego szkicu utworzyć bryłę 3D to zanim wyjdziemy z tego szkicu musimy tutaj zmienić parametr convert type na mesh i klikamy leave sketch aby wyjść ze szkicu i teraz na podstawie tego szkicu utworzymy bryłę. Aby to zrobić, przechodzimy do modyfikatorów, klikamy ikonkę u klucza i klikamy add modifier. Tutaj ten element musi być zaznaczony, ponieważ to na podstawie tego elementu będziemy tworzyli bryłę 3D. Klikamy add modifier, tutaj wybieramy generate i aby dodać bryłę na podstawie tego szkicu, czyli aby dodać coś w rodzaju operacji wyciągnięcie Wybieramy polecenie Solidify i tutaj określamy długość wyciągnięcia. Wpiszmy tutaj 15 mm i została utworzona bryła. Mamy tutaj jeszcze parametr Offset, i ten parametr określa to, w którą stronę będzie wyciągnięcie. Jeżeli mamy tutaj wpisaną wartość minus 1, to wyciągnięcie jest do dołu. Jeżeli wpiszemy tutaj 1, to wyciągnięcie będzie do góry, a jak wpiszemy tutaj 0, to wyciągnięcie będzie symetrycznie od płaszczyzny. Tutaj, oczywiście, możemy też wpisać inne wartości. Wtedy wyciągnięcie będzie odpowiednio odsunięte w górę albo w dół od płaszczyzny szkicu. I wróćmy tutaj do wartości minus 1. OK, i w ten sposób zostawimy tę bryłę, tak żeby wyciągnięcie zostało wykonane do dołu. I teraz przejdziemy do utworzenia kolejnego szkicu. I w kolejnym szkicu chciałbym utworzyć otwory, na podstawie których zrobię takie pogłębienia, czyli chciałbym w jakiś sposób wykorzystać środki tych otworów, które są wykonane w tej bryle. I w pewnym stopniu mamy taką możliwość, aby to zrobić, musimy włączyć widoczność szkicu i kolejny szkic musimy utworzyć na tej samej płaszczyźnie szkicu. Dlatego ważne było tutaj ustawienie. Tej wartości wyciągnięcia na minus 1, ponieważ jak teraz to ustawię na 1, to płaszczyzną szkicu będzie górna ścianka modelu. I od razu pokażę Ci, jak taką płaszczyznę szkicu utworzyć. Teraz, jeżeli chcemy utworzyć szkic na jakiejś ściance bryły, to klikamy to polecenie, klikamy lewym przyciskiem myszy na ściance, na której chcemy utworzyć szkic, i następnie klikamy prawym, aby taką płaszczyznę szkicu utworzyć. I Teraz wybieramy Add Sketch, aby dodać szkic i wskazujemy tę płaszczyznę. Ustawię się w widoku od góry i teraz chciałbym narysować okręgi, które będą powiązane z tymi okręgami, jednak jak najadę w pobliże tej geometrii, to żaden uchwyt tutaj nie działa. Nie mogę skorzystać z tych geometrii i w tym przypadku, jeżeli na tej płaszczyźnie chciałbym utworzyć takie okręgi, to musiałbym to wszystko zrobić krok po kroku, tak jak w poprzednim szkicu. Jednak mam ten szkic i chciałbym ten szkic wykorzystać, dlatego wychodzę z tego szkicu. Tutaj, jak widzisz, został utworzony drugi szkic. Ten szkic mogę usunąć, on mi nie będzie już do niczego potrzebny. I tutaj zmienię wyciągnięcie tej bryły na minus jeden tak żeby wyciągnięcie było wykonane w drugą stronę i teraz szkic okręgów na podstawie których dodam pogłębienia tych otworów mogę utworzyć na tej samej płaszczyźnie na której jest utworzony ten szkic wybieram add sketch i wskazuję płaszczyznę x, y się na widok od góry i teraz jak widzisz jak najadę na tę geometrię myszką to ona zostanie podświetlona i oznacza to że z tych uchwytów mogę skorzystać. Wybieram rysowanie okręgu i narysuję cztery okręgi w taki sposób, aby środki tych okręgów pokrywały się ze środkami tych otworów. I w łatwy sposób mogę to zrobić, ponieważ mogę użyć tego szkicu, którego użyliśmy do utworzenia tej bryły. Rysujemy tutaj cztery okręgi i, tak jak poprzednio, dodajemy średnicę. Tutaj zmienię od razu wymiar na. 15 mm odwołam rysowanie okręgu i dodaję wiązanie równości pomiędzy tymi okręgami ok, szkic jest gotowy tutaj wybieramy mesh i wychodzimy ze szkicu wyłączę widoczność tego szkicu i teraz na podstawie tej geometrii, którą utworzyliśmy dodajemy Kolejny modyfikator. Ta geometria wygląda po prostu w taki sposób. Tutaj możemy wyłączać i włączać widoczność poszczególnych elementów i zaznaczamy tę geometrię, wybieramy Add Modifier i tutaj tak jak poprzednio, wybieramy Solidify i dodajemy wyciągnięcie na 9 mm i też na minus 1, tak żeby to wyciągnięcie zostało wykonane do dołu. I ok, zostały utworzone cztery takie bryły i teraz, żeby w tej bryle na podstawie tych brył utworzyć takie pogłębienia tych otworów, to po prostu musimy od jednej bryły odjąć drugą bryłę. I aby to zrobić, zaznaczamy tę bryłę, od której chcemy odejmować, dodajemy kolejny modyfikator, tym razem wybieramy Boolean, czyli operacje logiczne. Mamy tutaj trzy operacje logiczne: część wspólna, suma i różnica. W tym przypadku korzystamy z różnicy, ponieważ chcemy właśnie odjąć od tej bryły te cztery elementy. I tutaj w polu object wskazujemy to, co chcemy odjąć. Możemy kliknąć w tym miejscu i możemy wybrać z listy lub możemy po prostu kliknąć na tę próbówkę i możemy wskazać w obszarze roboczym lub w tej liście elementów co chcemy odjąć od tej bryły. Wskażmy ten element i operacja logiczna została zastosowana. Nie jest to widoczne, ponieważ te elementy, które utworzyliśmy, one nadal są dostępne i po prostu trzeba wyłączyć ich widoczność. I teraz po wyłączeniu widoczności tych elementów widać w tej bryle jak to wygląda. I ok, mamy taką prostą bryłę i mimo tego, że jest to bardzo prosta bryła, to podczas tworzenia tej bryły można było zapoznać się z wieloma narzędziami. I na tym zakończymy. Ja dziękuję ci za uwagę i zachęcam cię do subskrybowania tego kanału.